Skandal wybuchł w 2016 roku. Mąż pierwszej sekretarz ambasady ukraińskiej w Bratysławie został zatrzymany na granicy węgiersko-ukraińskiej przy próbie przewiezienia 60 tysięcy paczek papierosów. Dokumenty, które miał przy sobie, świadczyły, że wiezie pocztę dyplomatyczną, która zgodnie z konwencją wiedeńską nie podlega kontroli. Prawdziwość tych dokumentów potwierdził później ówczesny gubernator obwodu Gennady Moskal. A to znaczyło, że systemowo była w ten proceder zaangażowana ambasada. Ambasadorem na Słowacji był wówczas Oleg Gavasi, z pochodzenia Węgier. Jego nominacja była o tyle kontrowersyjna, że poza ukraińskim i rosyjskim Gavasi znał tylko węgierski. To, powiemy delikatnie, mało dyplomatyczne w wypadku Słowacji, która ma przecież trudne relacje z Budapesztem.